Witam was serdecznie z tej strony Remix! I to jest druga tura naszej pięknej, cudownej kampanii z The Elder Scrolls. Już się mówić online? Nie, Total War. No dobra, zalogujmy się na nasze tutaj piękne krainy. Teraz, jakie miałem tu? O kurwa. O shit! Me? No! Już się bałem, naprawdę. Już mi tutaj gul do gardła skoczył. Już mnie chciał zaatakować. Już chciał przejąć kontrolę nade mną, ale nie. Nie. Udało mi się hasło zdobyć. Dobrze, więc. Family member. Dobra, jak to wygląda? Ashgan do mnie idzie tutaj właśnie z tego miasta dyplomatą. A ja muszę wysłać dyplomaty teraz do Wojtasze i kto to jeszcze był? Tuf i Tuf. I do Tufa. Tylko gdzie ja tego dyplomatę budowałem? To jest teraz też bardzo ciekawe pytanie. Dobra, dyplomaty poszukamy później. Pierw wysadzimy nasze wojsko w Dagonfil. Czy? Aha, dobra, ci idą. Co my tu mamy za armię? Dobra. Wysadzamy ich. A oni to oblegają. Super, dobrze. To jest wyspa samodzielna. Nie ma tam żadnych innych miast na tej wyspie, więc po prostu będziemy mieli tylko nią. Dobra. Teraz ta armia. Tego ziomka później się jakoś zgarnie. To ładujemy tu. I tutaj mamy również teraz pokaźną armię, którą wysyłamy na południe, aby pomóc Radkowi, czyli frakcji dresów. Radek to jest nasz dresiarz. Dobra, El Diplomato. Popłyniesz wzdłuż tam prosto do naszych sojuszników. I teraz co? Mamy hajs plus 800. Uś, ty, to jest malutko, bardzo malutko. Trzeba tutaj przestać budować wojsko, a zacząć jakieś budynki. Tylko widzę, że wszędzie już buduje coś. Cały hajs widzę leci na coś. To dobrze, to dobrze. To hajs się powinien zgadzać za turę. Jakoś większy dochód przynajmniej powinien być. Tamriel the Undead. No, oczywiście jesteśmy daleko w dupie. No dobrze, następnym chyba krokiem będzie desant tutaj na tej wyspie. Zresztą są takie dwie barbarzyńskie wioski, ciężko będzie to ogarnąć. Ale możemy spróbować. To będzie nasza taka wyspa wypadowa. Tam posadzimy to nasze wojsko i ewentualnie pomożemy w walce z Tamriel, o ile się nie mylę, bo są czerwoni właśnie. Jakaś misja. Bo z nimi wojna będzie prędzej czy później, bo oni mają tutaj dużo fajnie dużych zamków i miast. A że mają tutaj jeszcze duży zameczek, no to trzeba będzie z nimi walczyć. Co ja chciałem jeszcze tutaj? Ty, dyplomacji, teryfacji. Nie wiem, tu nie ogarniam. Nawet w sumie nie chce mi się ogarniać. Co tu mamy? Merchant! Kupujemy kupca. Trzeba ich tutaj nastukać, bo tu mamy, widzę, kajdanki, czyli niewolnictwo, tu pewnie srebro, czy coś w tym stylu. To już widzę, że dwóch kupców będę musiał mieć. No drewno to akurat nie opłaca się. Tu kolejne niewolnictwo, to trzech kupców, czterech kupców, pięciu. Matko, to ja będę musiał narąbać. Ale hajs będzie się zgadzał, to będziemy to budować. No dobra, no to chyba by było tyle, na tyle. No sorry, że taki króciutki odcinek, ale bez bitwy to niestety dłuższy nie będzie. Ma dużo opowiadać, to ja nie wiem, o czym będę miał opowiadać. Najwyżej jak coś się będzie działo, jakaś nowa strategia, którą obmyślimy wspólnie, wtedy mogę coś się wypowiedzieć, jakoś opowiedzieć coś. Teraz kto jedzie? Dresiarze? Tak, dresiarze.
No to zapisujemy sobie saveik. Des. TW. Zero. Myślnik. Dresiarz. Dobra. To się z wami żegnam na razie. Trzymajcie się. Miłego dnia.